Dobrze, że jesteś, Reggie. Musisz mi pomóc. Zaraz, zaraz, moment. Twierdzisz, że straciłeś wszystkie moce? Tak, straciłem totalnie wszystko. I dym, i neon, i nie mówiąc nawet Delsing, o wideo. Przecież to super! To jest genialne, stary! O czym ty do cholery gadasz? Poluje na mnie cała armia dozowców, a ja jestem kompletnie bezbronny. Razem szukaliśmy dla ciebie lekarstwa i wreszcie stało się. Jesteś wolny od tego bioterroryzmu. Wolny! Delsing, słuchaj. Wracajmy do domu. Do domu? Słuchaj, dałeś z siebie naprawdę wszystko. Plemię to wie i ja to wiem. To przecież cud, że ty w ogóle jeszcze żyjesz. Po prostu proszę cię. Wracajmy wreszcie do domu. Powiedz mi szczerze. Na moim miejscu tak po prostu byś wrócił? Zdecydowanie. Tak właśnie bym zrobił. Nie, nawet stary... jeśli będę musiał strzelać z procy, muszę dorwać Augustine. Ale że wolę uniknąć historii walki Dawida z Goliatem, więc dlatego musisz mi pomóc. Jak widać, podjąłeś już decyzję, więc powiedz mi, do czego mnie potrzebujesz? No, jeśli mam spróbować odzyskać swoje moce, muszę skorzystać z przekaźnika. No jasne. Ale w mordę, Reggie! Nie otworzę tego cholerstwa, jak nie będę miał mocy, okej? Okay? Więc nie potrzebuję ciebie, ale twojej broni. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie dostaniesz mojej broni. Koniec tego tematu. Nie. Jezu! No, ale jakby co, możesz sobie zabrać kilka łusek. Dzięki, Brachu. Dzięki, Brachu. Ale co ciekawe, tutaj bluza też się zmienia, nie? Bluza się zmienia na kolor taki bardziej biały. Okej. Okay. To jest moc wideo. To jest moc wideo, tak to nazwali. No i mamy. Ale jazda. Wszystko dostaliśmy od razu? Nie potrzebuję tego pytania, ale co nowego? Wiesz co, może lepiej się odsuń. Stać się niewidzialnym? Serio? Dobrze, że się odsunąłem. No, może następny będzie strzelał pociskami albo coś w tym stylu. Zadzwonię i dam ci znać. O nie, idę z tobą. O nie, 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 dam sobie radę. Nawet jeśli planujesz użyć niewidzialności, by otworzyć ten kolejny przekaźnik, to i tak mnie potrzebujesz. Poza tym, nie wiesz, gdzie go szukać. O kurczę. Dobra, pójdziemy za Reggie. Czyli mamy moc wideo, proszę państwa. To jest trzecia moc. Od Eugena. Ale jazda, no też pięknie wygląda, nie? Te efekty cząsteczkowe. Jak gra naprawdę z tego roku. Gdybyś miał mieć tylko jedną moc, niewidzialność byłaby niezła. No raczej. Od dzieciństwa fantazjuję o tym, co mógłbym wtedy robić. Chyba czas skończyć tę rozmowę. Fajnie, fajnie. Dobra, jest kolejny przekaźnik. Musimy zdobywać po prostu nowe moce, nie? Jest. Dobra, Reggie, to otwieraj. A jeszcze nie możemy strzelać. No, jeszcze nie mamy. Jeszcze nie mamy strzelania. No, ale kolorki tutaj bardzo gamingowe, nie? Takie, teraz takie są modne, że tak powiem. Walka wręcz. Ale muza. Muza też jest niezła w Seattle. Bingo! To się dobrze składa, bo zaraz będzie tu cała armia dozowców. Tu co? Walka wręcz na razie. Dobra, stań się niewidzialny. Tak. Niezły bajer, co nie? Delfin! Aby zakradać się i atakować. Wow! No tutaj nie za bardzo. Nie za bardzo taki atak. Musimy się po prostu zakraść. Ale jazda. Mega fajne. Nie widzieli mnie. Czyli to są właśnie te takie szpony, nie? Wideo. Ja cię kręcę. Dobra. Stań się niewidzialny. Ostatnią pozycję tylko widzą. Ale sztos. Już powoli nie mamy tej mocy, ale... I też nie może mnie zauważyć, nie? Nie.
Lećmy do następnego przekaźnika. Sorry, ale robi się tu dla ciebie zbyt niebezpiecznie, misiaczku. Nie no, jest okej. Okay. Zostaw Redziego dla jego bezpieczeństwa. A mogę wystać tą moc tego wideo? To jest gdzieś tu, nie? Ale jak zostawić Redziego? A, teraz mnie nie widzi. Dobra. Oj, Redzi. Gdzie jest kolejny przekaźnik? Ej, pamiętasz mnie? Kolesia, który wie, gdzie są przekaźniki? Muszę cię na chwilę wyciszyć. Ej, serio? Eugene, tu Delsin, słuchaj. Czy twoi latający przyjaciele robili zwiad w okolicy? Tak. Dobra, pomożesz mi coś znaleźć. Kojarzysz te świecące pudła porozstawiane przez DOZ? Jasne, chwilka. Hej, jeden jest niedaleko ciebie. Dzięki. A, właśnie. Widziałem na ulicy kilku bioterrorystów w opałach. Może im pomożemy, co? Chętnie przetestuję swój nowy miecz. Fajowy ten miecz, co nie? No, jasne. To co, wchodzisz w to? Nie, spasuję. W Dolinie Śmierci czekają na mnie anioły na 11 poziomie. No tak, to musisz tam być. Kurde. Chłopie, wyjdź trochę do ludzi. Gry są fajne, ale nie żeby wszystko w ten sposób opierać, nie? Panie dzieju. Puszka sprayu. Dobra robota, proszę pana. Dobra, bardzo się cieszę. Czyli atak wręcz. Atak wręcz. Redzi na razie. I serio tamten cywil zginął? Nie no, nie wierzę. Panie, mogłeś się odsunąć. Oj, latanko? Jest latanko. Dobra. I możemy takie anteny wideo jakby wyssać albo jakieś ekrany. Coś w tym stylu. Okej. Wow, tak szybko? A nie mamy jeszcze strzelania, nie? Nie mamy jeszcze strzelania. Pyk. Ale sztos. Kurde, serio? Tak podbija? Ale szybciutko. Dobra, wyjście wideo. Wow, czuję. Nie no, miazga. Kurde, spadł chyba. Ej, ale fajne poderwanie. Wydaje mi się, że teraz ładnie sobie powalczymy z helikopterami. Eugene, wiem, że towarzystwo demonów, ale właśnie wpadłem w zasadzkę snajperów z DOZ i chciałbym, żebyś interweniował w tej sprawie. Ja się nie ruszam, ale podeślę kilka aniołów. Serio? Aniołów? Teraz jestem szybki i niewidzialny. Co dalej? Szybki, niewidzialny. Dobra, czyli... Po prostu nowe moce. Eugene się do tego nie miesza. Tak jak ostatnio na przykład Fetch nam pomagała. Tu musimy samodzielnie. Ale mega. Bardzo szybko można się teraz przemieszczać. No to jest jeszcze lepsze, chociaż neony też mi się podobają. Neony. Chciałem zapytać o tę dziewczynę. Z autobusu nic jej nie jest? Kto? Fetch? A, tak. Jest świetna. Słuchaj, stary. Ona... Nie masz u niej szans, powiem tak. Zanim zaczniesz wozić się Ferrari, musisz zajeździć kilka maluchów. A. Ten gość, który spowodował wypadek, zdołał uciec? Hank? Hank... Augustyn go dorwała. I zabiła. Naprawdę? Kurde. W autobusie wciąż powtarzał, że chce tylko wrócić do swojej córki. Ale nie martw się. Augustyn zajmie się później. Okej. Okay. Tamten nie żyje? Serio? Coś mi się nie wydaje. Coś mi się nie wydaje, że on nie żyje. Ale tutaj są tak trudne te punkty kontrolne, no ale udało mi się je przejąć. Udało mi się je przejąć, ale... Mogę znikać i atakować z ukrycia. Nie jest to najlepsza strategia na samoloty. Musimy coś zdobyć na samoloty właśnie. Coś na samoloty jest potrzebne. Ale mega. Ale mega. Może teraz. Bo mam jeszcze jeden punkcik DOZ właśnie do przejęcia.
I czekam na jakąś moc na samoloty, bo tam są dwie helki. Nie do zdarcia. Okej, jakieś mieczyki. Może teraz, może to będzie mocniejsze. Takie przebijające. No. No. No i elegancko. Kurde. Kurde, muszę gdzieś tutaj wideo zdobyć. Ziup. No to teraz punkcik kontrolny nie będzie żadnym problemem. Jeszcze sobie to rozwinę na 3 jakieś. Ale miazga, to jest naprowadzające. Sztos. Eugene, nie chcę być niewdzięcznikiem, ale czy mógłbyś przysyłać nieco mniej tchórzliwe demony? Myślałem, że chciałeś ich tylko nastraszyć. Stary, nie możesz tego olać. My, przewodnicy, musimy trzymać się razem. Okej, następnym razem. Mam jeszcze jeden. Widzę, jest niedaleko stąd, dzięki. I tutaj w anteny, nie? Żeby się wybić totalnie. Nie no, sztos. Kurde, jakie to ładne. Ale bardzo mi się to kojarzy od tej misji z aniołami i demonami z DMC. No to tam też jest taka walka, nie? Anioły i demony. Grupa dozowców zmierza tam, gdzie ty. Ale nie martw się, na miejscu będzie czekać pomoc. Fajnie, że twoi ludzie jednak mają jaja. Nieważne, każ im stanąć na wysokości zadania. Dobra, gdzie my idziemy? Gdzieś tutaj, tak? Dobra, czyli on jest na dole. Pyk? Czyżby to była ostatnia moc? A jeszcze nie możemy strzelać chyba normalnie, nie? Ale jazda. No to który? Która moc wam się najbardziej podoba? O, teraz możemy strzelać. Dym, neon, wideo, a może beton? Beton też musimy zdobyć, nie? To jest nieuniknione. Tak! Mutanci górą! Dobra, nie ciesz się tak. Mam złe wieści. Namierzyłem kolejny przekaźnik. To są złe wieści? W okolicy kręcą się dozowcy. Ale chyba masz już dość mocy. Może lepiej nie ryzykować. Nie wiadomo, co dostaniesz. Ej, nie chowaj głowy w piasek. Dwóch młodych, jurnych przewodników dysponujących armią aniołów i demonów jest nie do powstrzymania. Z tą jurnością to przesadziłeś chyba. No, odezwę się, jak będę na miejscu. Dobra, dobra. Nie ma sprawy. Później sobie to rozwinę, nie? Później sobie to wszystko rozwinę. Jak już będziemy mieli dokładnie wszystkie nowe moce przejęte, bo nie wiadomo w co iść, nie? Ale mamy bardzo dużo tych odłamków. Skrzętnie trzymałem, dlatego ostatnio ten anioł był taki mega mocny dla mnie. Bo nie miałem aż tak rozwiniętych tych wszystkich zdolności. Ale jednak no czekam na te... na te nowe zwykle, nie? Ja to tak mam, że... kiszę 30 punktów, a potem z bossem się leję pół godziny. Ale to jest normalka. Dobra, śmigamy na przekaźnik. Okej, Eugene, oto plan. Przekradnę się bokiem, a ty... Jaha! No weź, Eugene, stać cię na więcej. Pokaż pazur, tygrysie. Nie, serio? Dobra, panowie, trzeba to wygrać dla Eugene'a! A, czyli tutaj... w sumie jest ta niewidzialność, nie? Zamiast tej bomby. To nie jest taki aż super, muszę przyznać. Bo ja zwykle na takim ogłuszeniu działałem. Dobra, uwaga, uwaga. Teraz zrobimy tak. Teraz zrobimy tak. Oni są tutaj nieświadomi. Myślałem, że nie może być lepiej! Kurczę, ale jazda. To powinno wystarczyć. Dobra, wyścig przekaźnik, ale czy mamy sposobność? No możemy. Bez problemu. I co teraz? Co tam jeszcze zostało? Oj, nie wiem, co tu się dzieje. Jakieś anioły. Mam nadzieję, że dostałeś solidny zestaw mocy, bo będą ci potrzebne. O, tak. O kurde, serio? A, mega moc, tak? Mega moc, no przecież. Nadciąga piekło, niebo i delsin! Delświn! Oj, serio, czyszczą planszę? Te anioły?
Ale miazga. Te naprowadzające są mega. Tak, naprowadzające są mega mocne, bo zawsze trafią. To jest też takie bardzo szybkie. No dobre moce, nie powiem. Nie narzekam. Jest sztos. Pyk, i teraz zbieramy na tą bombkę, nie? Eugene, nie znałem cię od tej strony. Materiał do przemyślenia. Niebo, piekło, Delsin i Eugene. Stary, jak chcesz być wymieniony w napisach, to musisz się wykazać. Nie wiem, nie radzę sobie z ludźmi. Bzdura, jesteś lwem salonowym. Koleś, którego uratowałeś, krzyczał: ej, Eugene, jesteś najlepszy. Skąd znał moje imię? Pojęcia nie mam, może zapytasz go o to przy najbliższej okazji. No, w sumie mógłbym jeszcze komuś pomóc. O właśnie, daj znać, jak będziesz gotowy. No i fajnie. Raczej sorry, że musiałeś czekać. Po pierwsze, cieszę się, że żyjesz. A po drugie... Ale muszę ci zaprezentować mój nowy arsenał. Mam miecze, pociski, demony atakujące z powietrza. Brzmi niebezpiecznie i głupio, ale też całkiem spoko. Dziękuję. Będę miał czym lać, Augustin. Ale jazda. Dobra, od zera do bohatera. No to jest piękne. 23 ulepszenia mamy. Ale chciałbym zdobyć do końca gry tą najlepszą sławę, nie? To zdecydowanie. Czyli chyba mógłbyś mi w czymś pomóc? Śledziłem rozmowy rekinów. Wydaje mi się, że będzie jakaś grubsza akcja. Jasne, wchodzę w to. Świetnie. Spotkajmy się w moim królestwie. Opracujemy plan. Dobra, super. A, czyli mamy dwie karmy teraz. Ja chyba zrobię sobie teraz ten punkcik, bo wiem, jak już niszczyć te helikoptery. Troszkę sobie poulepszam i tam się widzimy. Już na miejscu. Okej, troszkę dopakowałem. Ostatni punkt DOZ też przejęty, więc mamy już spokój. No i lot anioł. Eugene, otwórz, to ja. Hej, Delsin. To co, gotowy na melanż? Tak, gotowy. No, to dajmy czadu. Ty dasz czadu, ja zostanę w cieniu. Co? No, niewidzialny. Ta. Niewidzialny. No dobra, cichociemny, jaki plan? Pamiętasz tych podejrzanych bioterrorystów, których uwolniliśmy z rąk DOZ? Uwolniliśmy? To była jednoosobowa ekipa ratunkowa. Mów dalej. Okazuje się, że rekiny przetrzymują ich na terenie jakiejś budowy niedaleko stąd. Chcą ich z powrotem sprzedać dozowcom. Super, to może się tam kopsniemy. A nie martw się, wysyłam tam moich przyjaciół. Mam nadzieję, że mówiąc przyjaciół, masz na myśli archanioły, a nie swoich kolegów od D&D. Ale ja nie gram. Dobra, jestem. Gdzie twoi przyjaciele? Są w drodze. Musisz się rozejrzeć w środku. Oni słabo sobie radzą w zamkniętych przestrzeniach. Anioły mają klaustrofobię. Świetnie. Co jeszcze powinienem o nich wiedzieć? Że nie przepadają za wodą? No, to tak jak ja. O, Delfin nie przepada za wodą? Coś mi tu nie gra. To radio nie gra. Nie gra w D&D? Dobra, muszę szukać niżej, tak? Przeszukaj windy. Kurde, tutaj jakiś parking w GTA. GTA 6, nie? Dobra, lutujemy tych rekinów biznesu. Tu jest w ogóle? Co tu jest? Moje pociski tak wyglądają, nie? Ale jazda. Brakuje mi troszkę, wiecie co, jakiejś takiej... Jakiejś takiej... jakiegoś takiego skanera otoczenia, o. Tryb detektywa, coś takiego. Bo to w każdej grze ostatnio, nawet w Days Gone przecież było. Podświetlanie przeciwników. Samograje. Nie, w samograjach to powinno być, w każdym. W przygodówkach. W każdej grze akcji, jak najbardziej. Muszę pamiętać o przepisach BHP. O, patrzcie to. Pyk. Tutaj właśnie troszkę trudniej zrobić sobie to combo, bo musimy wchodzić w niewidzialność, ale oni przecież mnie tutaj widzą, nie? Więc to pod tym względem jest trudniejsze. Ten neon jest lepszy. Dobra, uwaga. Mamy pomocników, ale to jest dobre, żeby sobie troszkę zregenerować zdrowie. No to jest świetne, nie? To jest naprawdę spoko wtedy.
Jeszcze tu mamy. Widzisz, parnie. Anioły biznesu i rekiny biznesu. No, widzę, że biznesowa gierka. Dawaj. A mamy taki atak z góry? Też jest spoko, dobra. Dobra, uważaj, uważaj, delfin. Nie jesteś niezniszczalny jeszcze. Mam nadzieję, że będziesz. Ale dostał hedzika. No i jeszcze jakieś zwolnione tempo by się przydało. Stały zestaw superbohatera, nie? Niewidzialność, latanie, tryb detektywa, spowolnienie czasu. Mam jeszcze takie, nie? W powietrzu można strzelać. Co tu się dzieje u was? Proszę państwa, przeszukaj windy. Dobra, tu mamy taką kryjówkę, nie? Dwa piętra za mną. Okej, dwa piętra już przeszukane. Ale to będzie na samym dole. To będzie na samym dole. Już jedno tam przeszukaliśmy. Słyszeliście? Cholera, ci Rosjanie to potrafią ukrywać ludzi. Czekaj, czekaj, słyszę śmigłowce. Leć na dach! Śmigłowce DOZ zabierają jakieś kontenery! W środku... O kurde, serio? Nie, nie! Widzisz moje anioły? Zmuszą śmigłowce, żeby tak zbliżyły się do dachu, abyś mógł wskoczyć na kontenery! Jasne! Wskoczę na ruchome kontenery kilkadziesiąt metrów nad ziemią! Widzisz? Właśnie takie atrakcje umykają tym, którzy wolą trzymać się w cieniu! Jak dostaniesz na kontener, zniszcz zaczep, który przytrzymuje go do śmigłowca! Moje anioły złapią kontenery w locie! Świetny plan! Postaraj się nie strzelać do moich aniołów! Tylko dzięki... Nie jestem wariatem! Dobra, jestem! Zniszcz wyciągarkę, która utrzymuje kontener przymocowany do helikoptera. Nie strzelaj do śmigłowców! Zabijesz przewodników! Gdzieś tam, tak? Dobra, to spokojnie. Odczep kontener, to tutaj. Aniołki, kontener leci! Dobra, wskocz na kolejny i odczep. Czyli tam na dole, tam na dole. Już spokojnie, nie denerwuj się, nie denerwuj się. Eugeniuszu. Kurde, tutaj już prawie mocy nie mamy. Trzeba będzie gdzieś zdobyć. No, myślę, że tu jest dobre miejsce. Ziup. Ale urozmaicenie jest niebywałe, nie? W tym Infamousie. Kurde, szok i niedowierzanie. Mamy, nie wiem, siódmą, ósmą godzinę gry, a tu już trzecia moc. Ziup! Dolecisz! Surfuję na kontenerach! Eugene, kolejna przesyłka dla ciebie! Dobra, super. Jeszcze dwa chyba. Jeszcze dwa, Eugeniu. Delfin i Eugeniusz, kurde. To jest dopiero firma. Co mamy? Taki przekaźnik. Ale powiem wam, że te punkty DOZ naprawdę hardkorowe w tej części miasta. A tu gdzie on lata? Tutaj, serio? To bym musiał na ten duży budynek chyba skoczyć. Prawdopodobnie tak, dobra. Dawaj, dawaj, delfin. Ale on tak szybko tutaj śmiga. Ja sobie jeszcze ulepszyłem to wszystko. Dobra, gdzieś tam. Wyścig wideo. Ja cię kręcę. Nie no, muszę się dostać tu. Pyk. Szkoda, że właśnie nie ma drugiego takiego zrywu. Ale dobra, jesteśmy blisko. Tu można się wybić, nie? Jest okej. Ajajaj. Dobra. Pyk, pięknie. Dobra, aniołki, mamy to. Łapcie! Mamy to. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest tam. Ale hardcore. Ale przynajmniej mamy sposób na helki.
Dobra, to już na ostatniej się widzimy. Będzie, będzie, idealnie. Dawaj, super. Ależ tu latamy w przestworzach. Dobra, pięknie. Co jeszcze? Jeszcze tam jeden? Serio? Lecą zastępy? Ziup. Dobra, jeszcze jeden, na to wygląda. No i DOZ, grabisz sobie. Pyk, super. Ależ tu jest ładny punkcik zaczepienia. Okej. Ten jest ostatni. No i elegancko. Co teraz? Delsin, ostatni kontener jest w Denny Park. Dozowcy idą po niego. Nie możesz pozwolić, by przejęli przewodników. Nie pozwolę, żebyście ich zabrali. Ochraniaj przewodników. Dobra, mamy dozowców. Let's go. Ale bitwa. Dobra, ja bym sobie teraz zrobił jakiś taki atak hardkorowy. Jest. Jest dostępny. Obszarówka! Dobra, wyczyśćmy ten burdel. No i co? Lecą. Lecą anioły. Ale długie, nie? Te ulty. Bardzo długie te ulty. Ej, serio? Jeszcze żyją? No to ładnie. Tego się nie spodziewałem. I znikam. Pojawiam się i znikam. Jak delfin. No to jest też troszkę wolniejsze. Dobra, w porządku. Ale można sobie zregenerować fajnie. Można. Dobra, tu jeszcze mają coś takiego. Okej, okay, na dwa razy. Fajnie. No już powoli, już powoli. Nie wiem, czy jeszcze ten transport muszę zniszczyć, ale spróbujmy. Kurczę, trzyma się. A mocniejszego ataku nie ma. Dobra. Oj. Eugene, mógłbyś podesłać jeszcze jakieś anioły? Tak, ale to chwilę zajmie. Miodzio. A nie mam ani chwili. Za dwie minuty skończą mi się zasoby. Nie, 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 nie. To nie tak miało być. Stary, tylko mnie teraz nie wystaw. Nie, 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 nie mogę. Dłużej tego nie wytrzymam. Ej, serio? Uspokój się, chłopie. Eugene, nie, nie, nie. Nie zostawiaj mnie. Eugene. No nie, Eugene. No. Ach, tylko mi nie mów, że mnie zostawiłeś samego przy ołtarzu! Wystawił nas! Kurde, jak tylko zrobiło się gorąco. Ale jazda. Tu mamy takiego bossa, nie? Betonowego. Betonowego ziska. Dobra, dawaj wideo. Ja cię kręcę, jak on bije. Ej, biją strasznie te dwa małpoludy. Dobra, spróbuj niewidzialności. I taką lutę. Ależ dostał. Dobra, teraz dostał. Tu jest cały czas wideo dostępne. Nie, no nie wierzę, co oni robią. Ogólnie są tak natarczywi tu przeciwnicy, że ja tego nie pojmuję, nie? W grze takiej typowej akcji ja tego nie pojmuję. No zdecydowanie nawet w Soulsach tak nie biją. I to można spokojnie potwierdzić. Lękajcie się, nadchodzę! Eugene, bracie, mam nadzieję, że to ty. O kurde. Oj, to wam się na pewno nie spodoba. O kurde. Dobra, są transporty. Dobra, aniołku, zmiękczyłem ich nieco dla ciebie. Eugene, jak już będzie po wszystkim, nauczysz mnie tego? Nie jesteś godzien! Kiedy się zamieniasz w anioła, robi się z ciebie straszny goguś, wiesz? No. Ale coś tam z kopułką nie najlepiej, no ale dobra, rozumiemy. Za dużo gier.
Wideo. Ale ty tu czyścisz? Nie, chyba musimy wyczyścić my, tak? Dajcie mi wideo sobie tutaj. Ogarniemy temacik. To jest gdzieś wyżej. Tu mamy dym. Co tak długo? No chyba... O, dobra, już. No! Ktoś tu wrócił do świata żywych, co? Tak, przekonałeś mnie. Dam ludziom ostatnią szansę. W imieniu całej ludzkości... Dzięki. Tak, wiesz, najwyżej się znów zawiodę. I wszystkich sobie spalę. Hej! No, chłopaku. Dobry plan. Panie przewodniku! Bo cię inaczej nazwiemy. Odwaga! Odwaga, proszę państwa. I co teraz? Puszka sprayu, panie dzieju? Wyślij wideo. Czekamy na jakieś informacje. Może w tym czasie... Jedno graffiti? Dawno nie było, co? Pyk, pyk. Dobra. Dla odprężenia po ciężkich przygodach namalujemy sobie jednego grafa. Nadal jestem pod wrażeniem, jak to działa. Bo ja mam na przykład konsolę w innym miejscu. To jest po prostu kontroler, nie? Położenie kontrolera ładnie odczytuje. I tu nie trzeba mieć żadnych kamerek, to jest mega spoko. No, tu jakiś malarz, artysta. Mam nadzieję, że braciszek jeszcze się odezwie. Ale wydaje mi się, że tamten, którego widzieliśmy na początku, ten Hank, czy... coś takiego, Henryk. No to jeszcze może się pojawi. Jakoś musimy ten beton zdobyć, nie? Puszka sprayu, panie dzieju. Tak jest. No pięknie. To czekamy na jakieś informacje. Z pierwszej ręki. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.